system magnetyczny. Zrobiłem tutaj na magnesiki, bardzo ładnie trzyma kotwicę. Jak widać, mimo tego, że teoretycznie wystają tylko po jednym grocie, te groty są blisko tutaj tułowia, nie ma problemu z zacięciem ryb. A w ten sposób uzbrojona przynęta nie plącze się przy rzutach. Ja bardzo lubię bultizy na łowienia na płytkiej wodzie. Widzicie, tu praktycznie nie ma żadnego obciążenia poza kotwicą, no i tymi magnesami. Natomiast jak jest taki wiatr jak teraz, ta przynęta wpada przy rzucie w ruch obrotowy i bardzo często się zaczepiała mi właśnie tymi kotwicami o przypon. A przez ten prosty patent coś takiego się nie zdarza. Głębokość jest niecały metr, myślę, że z 80 cm, a na dnie jest dużo zielska, więc praktycznie rzecz biorąc łowię przynętą nieobciążoną w żadną główkę i zwijam ją w miarę równomiernie. Bultis idealnie się nadaje do takiego łowienia. Pracuje przy najwolniejszym zwijaniu. Mocno zamiata ogonem. Jest to przynęta o bardzo agresywnej pracy, więc jest w stanie z tego zielska poprzyklejane szczupaki podnieść i sprowokować do ataku. Łowię teraz tym mniejszym modelem. Natomiast no właśnie używam do tego kija castingowego ze względu na to, że bardzo często jeżeli to on nie zadziała, no to sięgam wtedy po tą naprawdę wielką, grubą przynętę, bo to jest to broń taka, która wbrew pozorom podnosi ryby wtedy, kiedy one absolutnie nie chcą. Jest broń ostatniej szansy. My się boimy tych dużych przynęt, ale te duże przynęty potrafią właśnie zdziałać cuda. Zresztą ta przynęta, którą rzucam, no to dla wielu wędkarzy w Polsce już jest bardzo duża. No dla mnie jest to, powiedzmy, mała szczupakowa przynęta. Dużą zaraz założę, to pokażę wam, jak się tym miota. Patrzcie, jak on, jest mętna woda tutaj, nie wiem, czy będzie widać, ale jak on pięknie bez tego obciążenia zamiata i ogonem, i cały na boki chodzi. Pięknie chodzi ta przynęta. Na bultiza takiego szczupaczkowego. No, szczupaczek się zameldował, zobaczymy jaki będzie. Ładnie się dna trzyma. Może będzie fajny. Pokażesz się nam? Nie chcę się pokazać na razie. No. Proszę. Jaki wariat. Och, kurde. Z szacunkiem do tej rybki trzeba podejść. Niezmiernym, bo jest to gruba rybka. Łoż ty. W mordę. Jaki smok. Podniesiemy. Okej. Krokodillo prawdziwe. Na wieczór wyszedł uszt. No. Kawał krokodyla. Rękawiczka. Się przyda. Piękny. Piękna mamusia. Wow.
kawał pięknej ryby. Ach. A raz pokażę wam na co go wyczepię. Chodź tutaj. Takiego bultiska szubaczkowego. Oj, kawał mamuśki. Jedyneczka z przodu i ze sporym zapasem. Super. No co mogę powiedzieć? Wiatr się zerwał. A ze środka zbiorniczka, płytka woda. Piękna rybka. Adrenalina była jak diabli. Wyjątkowo silna ryba. No to wypuszczamy rybeczkę. Chodź tutaj do wody. Pani mamusia krokodylkowa musi chwilę odpocząć, żeby dojść do siebie. Pomachasz nam ogonkiem na dobranoc? Okej, poszła. Szczupak na szczupaczka. To jest właśnie rozmiar szczupakowy. Ta przynęta sama w sobie już waży właściwie. Można tym śmignąć. A, i dlatego właśnie zestaw castingowy. No ale zobaczcie, ten cały patent właśnie z magnesikami. Naprawdę fajny, fajny patent, polecam zrobić sobie coś takiego, przygotować. A teraz szczupaki chcą, żeby im to wolniutko przynęta pracowała. Rzucam i od razu zaczynam zwijanie. Ona idzie tak, myślę, 50-70 cm teraz pod powierzchnią. To jest w zupełności wystarczające jak na tą głębokość. Jak szczupak będzie gdzieś w okolicy, a raczej ona nad nim przejdzie, powinien się do tego podnieść. To już jest kawałek mięcha dla niego, więc gra warta świeczki. Patrzę, zmieniłem teraz kolor. Na Fire Tigera Bultiza. I siedzi szczupły. Taka 80, a może nawet lepiej. Wcześniej miałem tutaj dwa brania, też na Fire Tigera, ale większą gumę. Teraz zmieniłem na tą mniejszą, no i drugi rzut na mniejszą. I winowajca się pokazał. Wyszedł. Czyli tamtą gumą go sprowokowałem do jakiejś aktywności, a ta wykonała wyrok. Chodź tutaj. Jeszcze nie wykonała, bo rybka jest, siedzi zapięta tak jak one biorą. Ta jedna kotwiczka, jeden grocik. Chodź tutaj. Aż ty mordę. Nie jest to taka mała rybka, bo tak karki jej się nie da objąć. Podchodzi jak zwykle z pyskiem zamkniętym. Tworzyła pyszczek, może się uda włożyć i skrzela. Udało się. Udało się rybę podebrać i od razu spadła. W ostatniej chwili. Rzutem na taśmę. Czyli co? Bultizy działają. Wypuszczamy rybkę. Pomachała ogonkiem na dobranoc. Super, 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 super.